trudne emocje to są te emocje, z którymi sobie nie radzimy. To może być złość, to może być zazdrość, to może być niepokój, strach i lęk. I tu bym się na sekundę zatrzymała. Strach i lęk to są różne emocje. A często mieszane zupełnie niepotrzebnie. Strach jest dokładnie przed czymś, co jest realne. I dobrze, jak się czasami czegoś boimy, bo może na przykład, nie wiem, nie wchodzimy w jakąś ciemną ulicę, albo idziemy do lekarza z jakimiś objawami, albo na przykład nie mówimy pewnych słów, bo mogłyby na przykład wywołać jakąś burzę. A lęk jest to podobna emocja do strachu, ale jest to emocja, która podporządkowuje nam percepcję, ponieważ lęk nie jest przed czymś dokładnie, przed czymś, co można w jakiś sposób, nie wiem, zneutralizować, kiedy można coś z tym zrobić. To się przekłada na całe życie. My nazywamy, że to jest taka antycypacja, czyli mam lęk, Boże, jak będę żyła i teraz mówię tak, no bo to mi nie wyjdzie i tamto mi nie wyjdzie i jeszcze tamto. I to jest lęk. I on podporządkowuje percepcję. Strach mówi tak, no dobra, boję się, czy mi nie wyjdzie, ale może z kimś porozmawiam. A może na przykład poczytam kogoś, czy poczytam co, jakiś wpis osób, które są na jakiejś tam fundacji albo na jakimś blogu na przykład, gdzie ludzie biorą odpowiedzialność. Albo posłucham na przykład tego, co mówią eksperci. Albo porozmawiam z kimś, kto się na tym zna. A natomiast proszę pamiętać, że ta choroba ma w sobie również to, że mogą być niekontrolowane emocje. Ja spotkałam wielu pacjentów, również ich bliskich, którzy mówili mi o niekontrolowalności emocji u pacjentów z SM. I bardzo żałowałam, że nikt z lekarzy, z terapeutów nie wyjaśnił tej osobie chorej, ale przede wszystkim osobom wtedy bliskim, jakie podłoże biologiczne ma na przykład no, nie trzymanie tego afektu, czyli nie radzenie sobie z emocjami. W Krakowie jeden z pacjentów chorych na SM powiedział: tracę bardzo często dziewczynę w momencie, kiedy nie kontroluję emocji. Kiedy zaczynam być trudny, a ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Nie mogę tego zatrzymać. Więc kiedy zaczęliśmy rozmawiać, że byłoby dobrze, gdyby też miał i badania neuropsychologiczne, ale porozmawiał właśnie z kimś, kto mógłby pokazać mu, dlaczego się to dzieje, gdzie ma umiejscowienie zmian. Też z czymś sobie może do końca też nie radzi. Ale duży komponent może być też biologiczny. I teraz może wynikać biologiczny również z depresji. Też są nieadekwatność jest w reakcjach emocjonalnych. Stąd jeśli to tylko się czasami pokazuje, to każdy z nas na czele ze mną, nie ma takich ludzi, nie wiem, musi się wykrzyczeć, uważa, że świat jest nie taki, popłacze się albo ponarzeka i to przechodzi. Pogada, przechodzi. Ale są sytuacje, w których to nie przechodzi i zaczyna nabierać na intensywności. Albo dzieje się w sytuacjach, w których żadne czynniki zewnętrzne nie miały na to, czy nie wyzwalały w nas tych emocji, jakby nie prowokowały tych emocji. No i to się dzieje jakby w miejscu, w którym ten pan mówił, jest mi fajnie, dobrze z tą osobą. I zaczynam być agresywny. Nie biję nikogo, nie atakuję, tylko zaczynam być trudny po prostu w tych moich emocjach. No i teraz, jeżeli chcemy być z kimś, kto jest chory, musimy też to rozumieć. Jeśli jesteśmy jako osoba na przykład żyjąca z tym, jako chłopak, dziewczyna, narzeczony, żona, mąż, to warto powiedzieć, słuchaj, dzieją się rzeczy trudne z tobą emocjonalnie. Ja sobie z tym nie radzę. Możemy sobie nie poradzić sami. Idźmy i się nad tym zastanówmy. Bo samo założenie, że na początku, kiedy choroba się pokazuje, że my sobie poradzimy z tym wsparciem, jest dobrym założeniem, tylko możemy jednego nie wziąć pod uwagę, że proces rozwoju choroby, ta dynamika, zmiany mogą nas przerosnąć w którymś momencie i że my też potrzebujemy wtedy wiedzy, wsparcia, właśnie wiedzy, dlaczego z tej osoby, która nie była tak agresywna, nagle staje się. Więc dobrze jest w takich sytuacjach zgłosić się do kogoś, komu się można zwierzyć z tego, co się dzieje. A kiedy to radzę wszystkim chorym,
żeby umieć też przyjmować zwrotne komunikaty, robisz coś trudnego, ja sobie z tym zupełnie nie radzę, reagujesz nieadekwatnie. I żeby wtedy nie przyjmować tego jako jakąś, nie wiem, agresję, atak. Umiejętność przyjęcia zwrotnego komunikatu, szczególnie w sytuacjach takich jak choroba przewlekła, związane z tym, że ja mogę nie kontrolować pewnych zachowań, a no daje nam szansę na to, że szybciej możemy reagować. I no ja życzę nam wszystkim, żebyśmy byli bardziej świadomi, bardziej dojrzali w przyjmowaniu takich komunikatów i bardziej uważnie zastanawiali się, czy chcemy na przykład w pewnych emocjach zostać. Bo duża część z nich, zamiast nam pomagać, szkodzi. Nie tylko zniekształca percepcję naszą, ale absolutnie przekłada się na układ odpornościowy. A to jest sprzymierzeniec we wszystkich chorobach do walki z każdą przewlekłą chorobą.